Marcel, porażka dzisiaj 0-3. Jakbyś ocenił to spotkanie? Na pewno duży materiał do analizy, bo pierwsze dwie bramki tracimy po stałym fragmencie. Na pewno będzie co trenować tutaj jeszcze na obozie w Turcji. Nie przystoi nam, żeby po prostu dostać dwie bramki, tak jak powiedziałem, ze stałego fragmentu. Trzecia to już wydaje mi się, że kontra tak na gorąco to oceniając. No i co, 3-0, no trzeba się zebrać, 3 tygodnie do ligi i mamy czas, żeby to poprawić na pewno. A czy spodziewałeś się aż tak trudnej przeprawy dzisiaj? No trudno powiedzieć, czy się spodziewałem. Byliśmy przygotowani na mocne tempo, odbyliśmy dobrą jednostkę meczową, ale tak jak mówię, trochę zabrakło może jakości. A z czego mogło wynikać to, że w pierwszej połowie rywale aż tak was zdominowali? No ciężko powiedzieć, gdzieśmy może iść się nawarcia, to wszystko poczujemy na pewno w nogach. Ciągle te dwie jednostki tutaj czy na obozie, czy jeszcze w Kielcach, ale no nie ma na co zganiać. Po prostu chłopaki też są na obozie, też pewnie czują jakieś obciążenia, dlatego trzeba po prostu usiąść, zebrać się i do następnego meczu już wyjść po 3 punkty.